Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lipki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Monster Hunter Rise. Pewnie zastanawiacie się, czemu mam już przyjętą misję. Otóż miałem odcinek już praktycznie w połowie nagrany, po czym się okazało, że przerwało mi nagrywanie trochę z tyłka, ale przynajmniej dzięki temu mam część rzeczy, powiedzmy, zwiedzoną, którą chciałem wam pokazać i będzie mi po prostu łatwiej to zrobić. Co wybraliśmy tym razem, to są grzybowe frustracje, kolejna z misji głównych dla zadań wioski. No i naszym klientem jest pani grzybowa kucharka. Mam nadzieję, że niedługo otworzy restaurację swoich marzeń, a ja tyle eksperymentowałam z menu, że skończyły mi się składniki. Bez nich nie dam rady, pomożesz mi? No i mamy po prostu dla niej zebrać grzyby. Jakie są to grzyby? Okazuje się, że są to te dziwne grzyby, których mamy już całą tonę. Natomiast bywa jak bywa i niestety tutaj pani kucharka stwierdziła, że musimy jej zebrać to na nowo, nie może użyć starych składników. Jeśli bym nagle zniknął, to wybaczcie, ale czekam aktualnie na paczkę, więc mam tutaj gdzieś pod okiem jej tracking i będę musiał jej śledzenie i będę musiał po prostu ewentualnie wyjść w trakcie, ale to spokojnie wiadomo, wytnie się. Zbierzmy wszystko, co tutaj mieliśmy w skrzynce zaopatrzeniem, od razu się w to wyekwipujmy. Teraz jest dobrze. Coś, co chciałem jeszcze wam powiedzieć, moi drodzy. Znalazłem bardzo fajną rzecz i zaraz o niej będę mówił. Pierwsza rzecz to to, że w zależności od pory dnia, to nie ma znaczenia, jak daleko jesteśmy w misji. W zależności od pory dnia, te się respią różnego rodzaju stworki. Na przykład widzicie, są tutaj tomowie bombadile. Nie wiem, jak ich można jeszcze inaczej nazwać. Wiecie, o co mi chodzi. Te pseudo śmieszne szopy pracze. Natomiast, dobrze, że nie szopy Pratchett, przepraszam, głupi żarty. Natomiast zauważyłem, że to jest jeszcze jedno wejście, które mam wrażenie, że nie zostało przez nas zwiedzone. Też niektóre opisy przez przypadek zdążyłem już ogarnąć pomiędzy odcinkami, więc niestety nie wszystkie rzeczy, które będą nowe, wam pokażę. O, ale to jest coś nowego. Krzepko ślimak, wielki zielony ślimak rozpyla uzdrawiającą mgiełkę, gdy się go używa. Bardzo miłe. Chciałem powiedzieć, że część z tych rzeczy, które będą nowe, już jakby przez to przeleciałem w tamtym fragmencie, który nie nagrał mi się do końca, więc niestety nie wszystko wam pokażę, ale najwyżej wiecie, albo sobie ogarniecie zwiki, albo i tak tego kiedyś użyjemy, więc naprawdę nie ma z tym wielkiego problemu, mam wrażenie. Parę jeszcze bonusów na nas czekało. Oczywiście przejmowałem też i poddawałem zadania poboczne, które gdzieś tam mi się trafiały. Postopowałem troszkę ekwipunek i właśnie w tym momencie wchodzimy tutaj na górę, na której, uwaga, jest cały jeden grzyb oraz pewien śmieszny ogniożuch, który tam służył do wyrobu chyba wybuchowych strzał czy czegoś takiego. Niemniej, zaraz jeszcze polecimy i właśnie zaraz wam też coś pokażę. Polecimy tutaj, tylko muszę zejść z naszego kochanego psoliska i tak. Ops. Dobra, jesteśmy w tym miejscu. I chciałbym zauważyć, że spójrzcie, tutaj niby z drugiej strony mam pokazane, że tam jest most. W sensie jakby na mapie. Tutaj wygląda jakby... Czekajcie, jak się tam obrócę odpowiednio. No, może nie tak. Gdzieś tutaj tak pomiędzy... Widzicie? Wygląda jakby to był most. Wydaje mi się, że to jest zaznaczony jakby spadek w tym wodospadzie, ale szczerze mówiąc, ja tam żadnego mostu nie widzę. Natomiast na drugą stronę dostać by się było fajnie, nie? I... O, i główka. A już to mieliśmy. Nieważne. Myślałem, że to jest coś nowego. I zaraz do tego podejdziemy, tylko weźmy jeszcze pająka lalkarza. Chciałem powiedzieć, że fajnie było się dostać tam na drugą stronę, bo widzę, że są tam jakieś grzyby. A, one są tutaj, jest jeden przynajmniej, a drugi jest tam wyżej, może. Chciałbym się tam po prostu dostać z ciekawości czystej. Ops. A, udało się, no proszę. Myślałem, że tutaj nie dam rady się wspiąć. Tutaj mnie jeszcze nie było, muszę przyznać, w poprzednim odcinku. Widziałem, że to jest po prostu miejsce dostępne i tyle. Dobra, porozwaliliśmy te krzaczki, a nic tutaj więcej nie ma, więc co, moi drodzy, spadamy chyba stąd. Nie, czekajcie, widzę coś jeszcze. Ops. Jesteśmy znowu na górze. Kurczę, bardzo dużo jest takich fajnych tutaj miejsc, choć mam wrażenie, że nie wszystko to jest takie oczywiste, gdzie możemy wskoczyć, a gdzie nie. Więc wybaczcie mi, jeśli jakieś miejsce takie przeoczę. No, nie widzę tych drugich grzybów, które powinny być teraz dosłownie... Dosłownie powinniśmy być przy nich. Może są gdzieś na dole? Nie wiem, nie pamiętam. Tutaj na pewno są jedne. Okej. Wyłączmy tego mistrza ostrzy. Tylko właśnie, nie spadnijmy przez szalek głupio. Zawsze zapominam, jak się dokładnie...
Dokładnie, chowa broń. Nie wiem dlaczego, mam takie dziwne przyzwyczajenie, nie umiem po prostu, wiecie, ogarnąć tego sterowania jeszcze, w sensie przyzwyczaić się do niego, dokładniej mówiąc. No dobra, mamy 4 unikatowe grzyby, czyli już jesteśmy w połowie naszej eksploracji, ekspedycji. Tutaj jeszcze są fajne potworki, które nam mogą wydropić, już je oczywiście zbadałem, mogą nam gargła właśnie, guano gargły, odchody gargły sproszkowane mają właściwości lecznicze. Gargły właśnie, tak się nazywają te ptaki. Do nich jeszcze wrócimy, mam nadzieję, dzisiaj. Ponieważ one mają przy sobie pewne jaja, które chciałbym standardowo zebrać i spróbować je dostarczyć. Szczególnie, że jeśli będziemy mieli 3 te nasze, jak one się nazywają, kablobaki, to będziemy mogli z nimi teoretycznie, mam nadzieję, przynajmniej wspiąć się do góry na ten nasz punkt z namiotem, ale to jest tylko i wyłącznie prawdopodobne. O, tego żuka też już mamy. O, i to jest ważne. To jest ważne. To jest coś, co zrobiłem w poprzednim odcinku. Zostawiłem sobie tutaj jednego z tych śmieszków liliowych z tyłu. Ej, tam jest coś fajnego. Tych śmieszków liliowych z tyłu i myślałem, kurczę, zobaczymy, czy się zrespi, czy się nie zrespi, tak? Czy on tutaj zostanie na stałe, czy nie? Ojoj, zapomniałem o tym, że też nie mam kablobaków już więcej. O, najgorzej. W sensie, że mam tylko 2 teraz dostępne. Dobra, będzie trzeba się tutaj wspiąć normalnie. Przynajmniej spróbuję. Ops. Zobaczmy, jakby tutaj było najwygodniej. Dobra, spróbujmy. Dobra, udało się. I co tutaj mamy? Mamy cięte bambusy. Mamy pewnie jakieś bonusy też. O, proszę bardzo, jaki ładny rym. Niebieskie grzyby. I co to wszystko? Z tego co widzę, kurczę, liczyłem, że będzie to jakiś... Ja to będę nazywał klińcem, przepraszam, ale mi zostało z solsów, ten klińc mi został. I tak bardzo mi się podoba to słowo. W sensie, ono jest takie... no, dziwnie ono brzmi, tak? Ono jest takie niepasujące, ale przez to, że ono jest niepasujące, mnie się ono bardzo podoba ostatecznie. W sensie, na początku zaczęło się od takiego śmieszkowania, że hehe, tłumaczenie, tak? Ale... teraz mam takie, ej, to jest całkiem fajne, śmiesznie brzmi, po prostu. I no, to będzie taka jakaś, powiedzmy, moja wizytówka. Można powiedzieć, prawie spadłem głupio. Ja już mogę gdzieniegdzie w te miejsca nie używać kablobaków, a po prostu wskoczyć przy pomocy naszego liska. Tam jest jeszcze miejsce, ale chyba już... jeszcze my tam byliśmy? Mam wrażenie, że nie. Dobra, spróbujmy. Oj, ale to zepsułem. O, nie dam rady tam skoczyć. Dobra, trudno. Kiedy indziej tam wejdziemy, najwyżej, bo chciałem wam jeszcze pokazać jedno miejsce, a nie chcę też za bardzo przedłużyć tej misji. Oczywiście tak jak mówiłem, zerkam co chwilę na to śledzenie paczki, bo teoretycznie jest ode mnie 7 jeszcze jakby paczek, przed nią powinno być, ale ja wiem, że Amazon lubi różne rzeczy robić. Dobra, tutaj jakby jesteśmy i w tym miejscu właśnie znalazłem coś takiego jak możliwość połowu ryb. Tutaj był cały tutorial z tym związany, ja wam może szybko pokażę na jednej rybie, bo złapałem chyba już tutaj wszystkie gatunki, które były dostępne. Na jednej rybie jak to wygląda? Po prostu zarzucamy, jak spławik wpadnie pod wodę, wyciągamy. Dużo prostsze, już tutaj nic więcej nie muszę robić. Proszę bardzo, możemy sobie zrobić takie selfie z rybą na Tindera czy coś. No. I o właśnie, tuńczyk gastronom akurat nam się trafił, który akurat wyrzuca dodatkowe bonusy w postaci większej ilości przedmiotów. Oprócz niego samego jako ryby. To jest akurat bardzo fajne. A wiecie czego jestem ciekaw? Jestem bardzo ciekaw jednej rzeczy. I to jest coś, co mnie teraz będzie dręczyło pewnie. Chciałem zobaczyć, czy da się tutaj... O, da się tutaj skoczyć. Okej. Okay. Czyli ta wertykalność jest większa nawet niż sądziłem. Tylko teraz tak. Chciałbym szczerze mówiąc sprawdzić. Bo ja mam ten dryk, tak jak mówię, poszukiwacza skarbów troszeczkę. I zastanawiam się, czy na przykład nie będzie się dało tutaj znaleźć jednego z tych magicznych klińców, tak, które nazwałem. Bo ja coś czuję, że tutaj mogli coś takiego wstawić i wcale bym się nie zdziwił. To byłoby bardzo, bardzo fajne. Znaczy, z drugiej strony mogłoby to być bardzo irytujące, ale pewnie dla osób, które znają serię, mogłoby to być znacznie mniej nieoczywiste. Dla mnie to jest coś zupełnie nowego, nie spodziewałem się tego zupełnie, muszę przyznać. Ale może dla osób, tak jak mówię, które znają już serię, znają markę,
Monster Huntera jest to bardziej klarowne. Ja teraz myślę, jak stąd akurat by się dosyć wyżej. Staram się bardzo powoli podejść do granicy tej, którą mam. Celowanie niestety padem nie jest czymś, co lubię robić. Muszę przyznać, że mam pewien uraz do celowania padem, dlatego że nigdy nie lubiłem grać padem strzelanki czy cokolwiek. I jakakolwiek precyzyjne strzelanie czy celowanie z padem to jest dla mnie udręka, delikatnie mówiąc. Of. Naprawdę, ja to naprawdę zrobiłem. Ojejku, dobra, jeszcze raz. A wiesz co, daruję sobie, nie chcę mi się tam wchodzić, nieważne. To by zajęło za długo, a nie chcę tutaj, mówię, za bardzo przedłużać. Może sobie tam wejdę gdzieś poza wizją, bo właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, wydaje mi się. Można spokojnie powtarzać misje te główne, które tutaj... O, udało mi się znaleźć skarb, dostanę 30%, prawda? Okej, okay, podoba mi się. Można powtarzać misje główne dla wioski czy dla centrum zgromadzeń. No akurat centrum zgromadzeń nie jestem pewien, ale dla wioski na pewno. Dlatego, że po prostu można pewnie, tak? I będzie można sobie ewentualnie zdobyć na nowo nagrody. Tylko, że to nie będzie zaliczona jako misja główna zrobiona. Więc to jest spoko. O właśnie, i znowu mamy Lilię, ale nie... O, mamy tego kablobaka jeszcze wielkiego. Nie wiem, ile ich mamy w sumie łącznie. Kurczę, aż fajnie byłoby spojrzeć, ale... Cześć, mleczuś. Zobaczmy w sumie, bo jestem ciekaw teraz. Tak na przedmioty. Czy ja mam tutaj jakoś gdzieś te kable? Tak, mam tutaj szczególnie, mam jeszcze 3. Tylko nie wiem, gdzie za bardzo mogę kupić czy zdobyć, więc... Właśnie, czy ja mogę na przykład zabrać kablobaka z powrotem? Chyba nie bardzo. Nie, mogę z niego skorzystać najwyżej, ale to też spoko. O, ojej, halo. Ej, to było fajne. Czekajcie. No, było blisko. Spróbujmy jeszcze raz. Bo ja coś przyjrzę, że to może być fajne combo i to może nas w ciekawe miejsce unieść. Ops. A, po prostu tutaj nas przerzuca. Fajny skrót, muszę przyznać. Bardzo nawet bym powiedział. Dzięki temu można spokojnie tutaj wrócić. Ja bym chciał nawet zejść jeszcze tutaj, bo widziałem jakieś ciekawe rośliny w okolicy. Zobaczcie, przed chwilą mi się zablejtował status. Te paczki. A ja mówię, to jest paczka, na którą czekam od paru dni, więc... Tak gdzieś zerkam cały czas. Paragrzyb. O, to już mieliśmy. Tego w ogóle nie kojarzę, jako rośliny. Właśnie niektóre rośliny nie mają opisu, ale to by nie pasowało. To by mi bardzo nie pasowało do Monster Huntera. Że niektóre rośliny nie mają opisu. To wszystko po prostu ma jakiś opis. Wszystko jest w jakiś sposób użyteczne. Ta gra po prostu jest tak rozbudowana, że można ją minimaksować i bawić się w tysiące różnych fajnych połączeń. I to jest świetne, moim zdaniem. O, proszę bardzo. Zresztą jak znaleźliśmy kablobaka, dotykając Lilii chyba. Wow, okej, okay, dobra. Autentycznie jestem w tym momencie bardzo zadowolony, bo on nam daje ogromny bonus. Tylko właśnie, bo ja tam bardziej przeglądałem to miejsce. A czy ja mogę się teraz... użyłem kablobaka przez wczoraj wtedy. Szkoda. Chciałem powiedzieć, że może tam wygrzebałem po prostu kablobaka stamtąd, ale nie. Dobra, więc jeszcze raz wróćmy tutaj, przenieśmy się naszym bohaterem. Pewnie mi już napisaliście 30 tysięcy razy, że można używać kablobaków na tych liliach i tak dalej, ale ja o tym zapominałem. O, krótko puchę już mamy. Maksymalnej ilości. Więc dobądźmy sobie jeszcze jakieś drobne bonusy i sterta kości kolejna. Okej, okay, może coś z tej sterty się ciekawego trafi. O, i zobaczcie, ten teraz złożył jajo. Prawdopodobnie ze strachu, bo nasi go zaczęli atakować, nasze maluchy. Tamten też chyba złożył jajo zresztą. Właśnie, i odkryłem... O, właśnie, jak działają te krzaki i jak to dokładnie wygląda. Jeśli potwór ucieknie poza jakby teren, ma jakieś tam miejsce, w którym... może inaczej, każda jakby sfera ma swoją... Czy strefa ma swoje jakieś tam miejsca, prawda, gdzie można uciekać. Jajo gargły, no właśnie. Teraz będziemy musieli je przenieść jakoś. Jeśli ten potwór wejdzie w tę strefę i pozostanie w niej przez parę sekund i go nie zabijemy wtedy, to on po prostu zniknie. Dobra, na razie żadnych update'ów. A my spróbujemy teraz, moi drodzy, donieść to jajo. Tylko mam jeden problem. Mam naprawdę jeden ogromny problem. Nie mam trzeciego kablobaka. Znaczy wiem, gdzie mogę jednego zdobyć, ale nie jestem pewien, czy on teraz tam będzie.
Nie wiem, czego nie zebrałem teraz przy tym podejściu już. Po prostu z ciekawości chcę sprawdzić, jak to zadziała, tak? No właśnie, i jestem ciekaw jeszcze jednego. Teraz jak tutaj zjadę, to czy będę mógł właśnie sobie zjechać w ten sposób? Tak, będziemy mieli taką wodną windę. To jest bardzo fajne. Bo chyba nie da się tam w drugą stronę zrobić tego samego. Więc nie da się, wiecie, po prostu wskoczyć tam i przejechać. Czy może się da? Ja po prostu byłem głupi i cały czas chodziłem w drugą stronę, no ale mniejsza. Pokonamy się pewnie z czasem, jeśli w ogóle jeszcze tutaj wrócimy. Jakąś większą ilość razy. Razów, nieważne. No i na razie co mogę zrobić? Niewiele. Muszę biegać, tak? Chyba nie mogę też... I co, zaryzykuję, bo tutaj też mamy gargły. Więc chciałbym zaryzykować, zobaczyć, czy podczas... Zobaczcie, podczas noszenia jaja nie mogę... Nie mogę zjeść niczego, bo inaczej... Tracę to jajo, bo muszę je opuścić Y-kiem właśnie. Zobaczmy, czy mogę w ogóle... Do jakiego poziomu mogę? A, do tego poziomu mogę. Gdzie mi ten czerwony palca pokazuje, mogę aż jeść ten prowiant. Więc to jest spoko. Dobra, atakujmy. Ten akurat jaja nie złożył. Ale to nie żaden problem. Zaraz zaatakujemy kolejne, tak? Któryś z tych złoży jajo. Chyba mi się nie uda do nich dobiec, co? No właśnie, te niestety krzaki działają jako... No i tak właśnie straciłem jajo. Niedobrze. Chciałem powiedzieć, że te krzaki właśnie działają tak jak i tamte, i te tutaj działają jako ten punkt ucieczki. Nie wiem, czy można tak to nazwać. Takie... Mnie się to bardzo kojarzy z czymś, co widziałem w Mountain Blade, tylko że Mountain Blade nie miał konkretnych punktów, w których mogliśmy uciec, tylko bardziej trzeba było uciec do granicy mapy. I wydaje mi się, że to samo miał... O właśnie, to jest ten kablobag, o którym wam mówiłem. Trzeba było uciec do granicy mapy i tam można było przeprowadzić już ten manewr ucieczki. Chyba w Total Warze tak samo, ale nie jestem pewien teraz w 100%. Będę całkowicie szczerym. Okej. Hop, jeszcze raz. Jesteśmy przy grzybach. Dobra, zbierzmy już je. One chyba zakończą nam misję, ale trudno. No. Niewiele mogę zrobić. Grzyby wyboru, unikatowe grzyby. Jeszcze chyba jedna sztuka będzie. Tak jest. Jedna sztuka będzie nam brakowała. I tę sztukę będzie można... O, to jeszcze są jeszcze odchody, oczywiście. Jakiej gnój. I można jeszcze się udać tutaj, bo jak dobrze kojarzę, jeszcze tutaj jest jedna kępka tych unikatowych grzybów. Chyba się nie mylę. Nie, to są akurat niebieskie grzyby. Ojoj, to niedobrze. To źle spojrzałem. Ale to też nie jest żaden problem, bo zaraz możemy tam skoczyć do góry. Bardzo szybko i bardzo prosto. Konkretnie mówiąc stąd. Tylko jeszcze te jakieś roślinki, których nie zebrałem. Bo nie miałem po prostu potrzeby. Mieczkę już mamy, więc nie jest też nam potrzebny jakoś bardzo. Aha, dobra, to nie jest akurat to miejsce, w które chciałem wejść. Nie to przejście, ten przejazd. Bo tamto to była ta jaskinia, która łączyła te dwa korytarze. A mnie interesowało przejście tędy. Bo tutaj też było sporo tych grzybów właśnie. Zresztą widzimy je też wszędzie na mapie. Dobra, to będzie misja zakończona. Co prawda przedłużona, ale chciałem wam pokazać chociaż ten fragment ostatni, którego jeszcze nie zwiedziliśmy. Znaczy oczywiście to jest tych fragmentów więcej, których jakby nie ogarnęliśmy jeszcze w pełni w ogóle. Tylko że pewnie będę się dopiero uczył tej wertykalności, jak coś na tych fragmentach będzie. Zakładam, że to nie jest jednorazowa rzecz. Plus są jeszcze też, oczywiście jak widzieliście, tam te na przykład domki, na których szczytach pewnie będzie można nieco więcej zebrać na przykład tych cudzysłowie klińców, tak? Czy też tych starych opowieści. Dobra, zostało nam 20 sekund do powrotu, więc pójdźmy jeszcze tutaj, zbierzmy jaszczurkę. O, widzę, że te jaszczurki się nie respią w konkretnych miejscach, tylko one są, one się respią właśnie w konkretnych miejscach. A, nie mam już sakwy, nic. Niedobrze. Czekajcie, szybko. Nie zdążyłem. Zapomniałem o tym, że sakwę miałem pełną, no widzicie. Tak się to kończy. Dlatego nie można aż tak bardzo zbierać, trzeba przemieścić czasami wracać do obozu, tak? No, ale tym razem już za bardzo nie miałem jak. Nawet nie zwróciłem uwagi na to, że już mam pełną sakwę, nie spodziewałem się z drugiej strony też tego. Dobra, weźmy wszystko oczywiście, klasycznie. Dobra, pieniądze, 800 sztuk złota. Trochę nagród w punktach i jest okej. Okay. Jest spoko. Plus chyba nasze zwierzaki dostały level upa, albo i nie pamiętam, nie zwróciłem teraz uwagi. Muszę przyznać. Dużo punktów się dostaje za łowienie, więc warto łowić. Łowienie też jest w różnych punktach na mapach oznaczone. Pewnie jest tutaj więcej punktów łowienia niż
niż ten jeden. Okej, okay, tutaj mamy naszego Fugena starszego. O, Lipki, Jomogić chyba ciarni się szukała. Co z nią najwyraźniej gryzie? Zajrzałbyś do niej? Okej, okay, może to zrobić. Czemu by nie? Najgorsze wieści w życiu. A, podejdźmy do niej, zanim pójdziemy oddać misję, czy przyjąć nową. Czy przyjmiemy nową? Lipki, dotarły już do ciebie te przerażające nowiny? To poważna sprawa. Auć. Co? Dlaczego to auć? A, zaraza, ugryzłam się w język. Ała. Ach tak, wieści. Wielki Izuchi zrównuje z ziemią ruiny świątynne. Żeś to mało powiedziane. Dobra, może trochę przesadziłam, ale ten wielki Izuchi ustanowił swój wstępny zasad na naszym szlaku handlowym. Proszę, wykurz go stamtąd, inaczej nie dotrą składniki potrzebne do moich pyszeń tango. Proszę. O, wielkie dzięki, kocham cię, tak, klasycznie. Polowanie na wielkiego Izuchiego to pilne zadanie, które zleci ci Hinoa. Okej, mogę to zrobić. To będzie pierwsza ta misja chyba z polowaniem na większego potwora, jak dobrze rozumiem. Ale na razie chciałbym pooddawać rzeczy, przede wszystkim też posortować sobie je co nieco w mojej skrzynce. Jak widzicie, tutaj mamy aż za dużo tego całego syfu. O, właśnie, wielki ostrzalnik. On działa jak osełka na przykład. Możecie tam... Chodźcie, że możecie sobie to przestrzelić. Nie bardzo, jak tak szybko przerzucam, ale... Dam wam może kiedyś przeczytać po prostu, jak będziemy przeglądali naszą listę z tymi wszystkimi rzeczami, tak? Które są w dodatkach chłopcy. A właśnie, jeszcze mam jakąś misję w wiosce. Coś jest w stalowni, ale... Czy to jest tylko i wyłącznie Hinoa? A to by wyglądało, przynajmniej moim zdaniem. Wychodzi na to, że to jest tylko Hinoa, która od nas czegoś chce, więc... Okej, lećmy. Lipki, właśnie nadeszło pilne zadanie. Pilnymi zadaniami musimy się zająć szybko, inaczej sprawy mogą się naprawdę pogorszyć, a już nie jest ciekawie. Jomogi przybiegła, żeby mi powiedzieć, że wielki Izuchi blokuje ważną trasę handlową w pobliżu ruin świątynnych. To nie jakaś byle trasa, ta, której kupcy używają, by dostarczać składniki do króliczkowego dango. O rany, króliczkowe dango mogą się na naprawdę skończyć, słabo mi. Lepiej pozbądź się tego potwora. Ale uważaj, wielki Izuchi zwykle mają ze sobą grupkę mniejszych, mogą się na ciebie razem zaczaić. Dobrze, zmykaj i ocal nasze danko. Okej. Okay. Dobra, mamy tutaj oczywiście misje poboczne, które wykonaliśmy. Jeszcze bym nie chciał przyjmować tego zadania. Można oczywiście robić zadanie wioski, jak widzieliście. Dodatkowo. I w sumie, skoro to będzie duży ten przeciwnik, to może zostawmy... porzućmy to... Porzucę to zadanie z kośćmi. Wezmę sobie polowanie na duży potwór, bo wydaje mi się, że to będzie duży potwór. Będzie trzeba go załatwić. Tak więc od razu byśmy zrobili to zadanie. Prawda, minimaksowanie oczywiście zysków. Jak widzicie, możemy sobie przyjąć też zwykłą inną misję. Na przykład polowanie na potworne bezbożniki, ale tym się zajmiemy kiedy indziej. Na razie bym się zajął tym rzeczywiście pilnym zadaniem. Nagroda 900, 50 minut standardowo, ruiny świątynne. I klientem jest kucharka Jomogi. Jakiś głupi wielki Izuchi szaleje w ruinach świątynnych. Mój dostawca składników jest w niebezpieczeństwie. Czy możesz rozprawić się z tym stukniętym potworem, żeby dostawca mógł mi dostarczyć produkty? Jak najbardziej, czemu by nie? O, to już jest na drugi poziom, ciekawie. Może byśmy się nawet najedli przed tą misją, ale coś, co chciałem powiedzieć. A właśnie, jeszcze trzeba nakarmić naszego hukacza. Więc wezwijmy go. Chciałem sobie zażartować, tylko że pewnie już, jak wy to oglądacie, to jest to mało... Ba, nawet już w tym momencie jest to mało aktualny temat, że będziemy odblokowali kanał suecki, taki troszeczkę, tak? Tym razem będzie to kanał świątynny. Oczywiście, dobra, żarty żartami. Nakarmiliśmy naszego malucha. Można go odesłać. Chyba nie trzeba go za każdym razem głaskać. Po prostu głaskanie jest takim dodatkiem, prawda? A ja bym chciał się, tak jak mówię, najeść troszkę w kantynie, dlatego że chciałbym mieć jakieś tam bonusy jednak. Pewnie byśmy go pokonali bez tych bonusów, ale warto zjeść jednak co nieco. Zapłaćmy pieniędzmi. Zamów to co zwykle. A, zamów fiszkowy dango, okej. Okay. Zobaczmy, szansa aktywacji. Kamura. Większa liczba punktów Kamury otrzymywanych na koniec zadania, to jest spoko. Kunai akurat mało mnie obchodzi. Ostrość broni przy odbijaniu ataków. Nawet nie wiem, jak odbijać ataki jeszcze. Czasem zmniejsza odoznawane obrażenia. Można wziąć. Niespecjalnie. Dał jego powalenie na 4 litery, to jest fajne. Chociaż szczerze mówiąc, no, mała szansa aktywacji, ale wygląda fajnie. Wygląda naprawdę spoko. Dobra, to moi drodzy, teraz mamy nową animację.
jakie to jest urocze. Uwielbiam urocze rzeczy. Po prostu kocham. Teraz nasz bohater będzie oczywiście zajadał, co? A, dobra. Zastanawiam się, czy lisek też dostał. Dostał na szczęście, więc takie plusy. Ale uwielbiam te animacje, to jest złoto. No po prostu powiedzcie mi, że to nie jest urocze. Dobra, mamy zjedzone to dango jedno. Nie wiem, czy można zjeść więcej niż jedno dango, na przykład przed wyruszeniem w drogę, ale zakładam, że... Znaczy, wygląda jakby można było, więc... dobra, lecimy, moi drodzy. Brama zadań, wyruszamy. I zobaczmy, co się będzie tutaj kryło w tej misji. Widzę, że mamy... No dobra, teraz będziemy i tak lecieli, bo nie będzie eksploracji, więc zakładam, że to może pójść szybciej, więc pewnie odcinek będzie miał za 40 minut, tak zakładam. Cały czas monitoruję oczywiście stan, no wybaczcie, że dzisiaj tak bardzo jestem na biegu, czy tak... O, proszę bardzo, mam kasenkę. To też mi się bardzo podoba. Trójca terroru, wielki Izuchi. To jest świetne, uwielbiam te animacje. No po prostu to jest coś pięknego. To jest autentycznie coś pięknego. Możecie nie lubić, nie wiem, motywu czy formuły Monster Huntera, ale uważam, że to jest coś świetnego. O, jest pokazane na mapie, więc to jest spoko. Weźmy sobie tylko mikstury, ekwipujmy te, które mamy przydzielone z gildii. Jak będzie potrzeba więcej, to sobie po prostu ogarniemy więcej. Ziół już nie mamy tylu w naszym ekwipunku, więc to też nie jest problem. I co, moi drodzy, spróbujmy go zajść bardziej może od tyłu. Nie wiem tylko, czy... Właśnie, można byłoby też jeszcze przed walką z nim prawdopodobnie zbierać sobie tych różnych bonusów z kablobaków, znaczy nie z kablobaków, przepraszam, z tych właśnie tej ptaszków, które latają. Nie wiem, czy to były ognioptaszki, czy jakkolwiek one się tam nazywały, ale moi drodzy, pierwsza walka z takim, powiedzmy, bossem poniekąd. Wiesz, czy można go nazwać bossem? Nie wiem, może? Okej. Okay. Tak, to był głupi błąd. O! Widzę, że on się może zatopić w ziemię, to jest świetne. Oj. Okej, muszę pamiętać o tym, że mogę użyć tego kablobaka, żeby odzyskać równowagę, prawda, szybciej. Ale muszę też... Właśnie, znowu zapomniałem sprawdzić, jak się... Ojej. Mylą mi się cały czas przyciski. Muszę wam przyznać, że mylą mi się totalnie przyciski. Zawsze mylę sobie atak z chowaniem broni. Bo po prostu jestem przyzwyczajony, że pod tym przyciskiem mam akurat atak. O właśnie, widzicie, znowu. Dokładnie to samo. Cały czas sobie zapomniałem sprawdzić, jak się... lokuje na przeciwniku. O, proszę bardzo, dobra, dostał. Przewróciliśmy go jakimś cudem. Więc warto wtedy tłuc, ile się da, ile wlezie. No, jestem na siebie troszkę zły, muszę przyznać. Tak, pomóżmy naszym towarzyszom z 31. Widzę, że te maluchy wcale nie są aż takie łatwe. Też były mocniejsze niż typowe Izuchi. Okej. Okay. Rzeczywiście, zobaczcie, piana mu z pyska leci. To nie jest aż takie niewidoczne, jak mi się wydawało z początku. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra, mamy go. No, dostał. Ojoj. Czekamy. Wyleczmy się. Jeszcze raz może. Oj, może nie. Mnie póki nas atakuje. To już czasami może jest spoko, słuchaj, na przykład na Mleczusiu i na Foxim, tak? Więc to jest akurat spoko. Okej,
Dobra. Okej, zniszczyliśmy jakąś część ciała. Nie wiem jaką. Oj, on ucieka. Chyba. Tak jest, on ucieka. I widać nawet gdzie ucieka. Chwila, schowajmy broń. Nie, ten przycisk znowu. Jasny gwint, no. Chodź tutaj mój... Halo, Foxy? Dobra, poszedł. No ma w ogóle tutaj teraz przy boku. Takiej broni mnie ekwipowałem. To jest ciekawe. Dobra, biegniemy tam w każdym razie do tego Izuchiego. Teraz go spróbujemy obić. Jak widać jest agresywny. Tak, mogę się na nim... Ale to mi akurat nic nie daje, to mi nie pozwala lokować się na nim jako na potworze. Ma nowy atak, okej, trzeba uważać. Tak, moja ostrość broni spadła. Niestety ta broń nie ma aż takiego niesamowitego, tego maksymalnego poziomu ostrości. Owcełki niestety z gildii nie dostajemy. Zobaczcie, jeśli dostaniemy atak i potem będziemy sobie pozwalali na regenerację jego, to on może nam praktycznie nie zadać, znaczy przepraszam, jeśli nas przeciwnik zaatakuje. I nie otrzymałem potem od niego obrażeń, to nam się część HP może zregenerować. Bardzo fajne. Tutaj uważać trzeba, bo będzie kluł. Zobaczcie, jeśli to... Jeśli bardzo wam przeszkadza moje rolowanie się ciągłe, a to jest przyzwyczajenie z Soulsu jeszcze. Okej. Jest zmęczony. I rzeczywiście, zobaczcie, znowu piana z pyska leci. Świetne. W ogóle akurat Gromni mi napisał pod pierwszym odcinkiem, teraz mi tak naszło, przypomniało mi się, że właśnie powinien używać bliźniaczek ostrzy, jeśli stawiam na takiego łotrzyka i patrzcie, przez przypadek wyprzedziłem go, bo następne odcinki właśnie były przed nagrywane, przed publikacją jeszcze pierwszego, więc wyprzedziłem go, a teraz jakoś tak korzystam z tej broni, bo ona jest po prostu przyjemna, naprawdę jest to przyjemna broń do walki, ja się nią jaram, muszę przyznać. Jeśli będzie kiepsko z naszą ostrością i spadnie do czerwonego poziomu, to sobie rzeczywiście użyję osełki, a chyba nie wiem, czy ja w ogóle osełki mam przy sobie. Tu mnie mapki nieco, nie pamiętam teraz. Dobra, można ją niby, można w ogóle złapać niby, ale nie chcę tego robić. Nie chcę mi się naprawdę złapać. Proszę bardzo, zobaczcie, dwa maluchy się znowu trespiły tutaj, albo przybiegły w jakiś sposób. Może po prostu zostały zwabione feromonami, czy coś tego typu. Tutaj bym się nie zdziwił. Dobra. Ja wiem, że powinienem, tak jak mówię, biegać, ale przyzwyczajenie co nie daje im po prostu. Cały czas czuję, że po prostu potrzebuję się rolować. A co to za szarża, panie kolego? Coś nowego? Okej, that was close. Jeszcze można sobie włączyć dodatkowy tryb. Właśnie, mówiłem to zrobić wcześniej w sumie. Nie wiem, czy nie jest tryb związany z bliźniaczymi właśnie ostrzami. Wydaje mi się, że jedna to szansa. Nie, po prostu ostrze jakby chyba przegrzane, nie można w tym trybie cały czas biegać, tylko że wiecie co jest najgorsze? Ostrze mi się już całkowicie teraz zepsuły chyba. Zobaczcie, on znowu ucieka. Dobra, teraz go dobić lub schwytać. Oczywiście, że go dobijemy, bo takie było nasze zadanie. Albo nie wiem, co daje ten czerwony pasek, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie oznaczenie tego, ile możemy, jak długo możemy utrzymać tę bitewną szarżę, jeśli można tak to nazwać. Dobra, weźmy sobie jeszcze tego ptaszka małego. Mam jeszcze jedną apteczkę, którą możemy zużyć na spokojnie, ale to może później. Teraz się jakoś tym bardziej nie martwię, tylko najgorzej martwi mnie to, że nie mam w ogóle... nie mam w ogóle ostrości broni. To jest materiały z niego. Skóra wielkiego Izuchiego. Skóra dojrzałego Izuchiego jest mocno pomarańczowa, przepraszam, oznaczając przywódcy stada. Zobaczmy, czy miałam może jakąś osełkę czy coś.
W ten sposób jest osełka, okej. Oj, mogę jej używać do nieskończoność? Naprawdę? Ej, tego nie byłem świadom. Ej, nie byłem świadom, że ja mam nieskończoność osełek. Z czym to jest związane? Dlaczego w ogóle? Nie ma sensu do końca moim zdaniem, ale cóż. A dobra, teraz się podrespiuję te małe, więc ja od nich uciekam, bo nie chcę się z nimi bić. Nie mam też potrzeby. Więc zaraz dobijemy tego Izuchiego. Gdzie on tylko tutaj uciekł? Do tej sterty kości, tak jest. O, proszę bardzo. Dobra, dobijamy. Lecimy z nim. Oj, niedobrze. Ale nasz albo Mleczuś, albo Foxy go dokończyły. Jest fajne, podoba mi się. Szczerze mówiąc, mam jeszcze parę rzeczy, z których nie jestem do końca zadowolony. Nie do końca wiem, jak wszystko działa, ale z czasem się na pewno nauczę. Jak widzisz, też nie była to walka, która jakoś mi poszła najlepiej na świecie. Uważam, że można to było zrobić znacznie lepiej. Czemu jeszcze go nie skończyłem skurować? Bo pewnie jest więcej niż jeden materiał z tego. I trzeba każdy osobno zbierać. Dobra, trzy skóry z niego żeśmy jeszcze zebrali. Robimy jeszcze jaszczury. Bo jeszcze dzięki temu, że zrobimy misję poboczną. Widzę, że mamy 20 sekund. Właśnie, tak jest. 20 sekund było na dobicie tych potworków, aby dokończyć misję poboczną z tymi małymi potworami właśnie. Zobacz, 10 sekund. Może jeszcze zdążę zebrać z tego Jagrasa. Rzecz Jagras, nie wiem, to jest jak się to wypowiada. Wydaje mi się, że to jest Jagras bardziej. Jagras też pasuje. W niezależności od akcentu, czy wersji językowej będzie to inaczej czytane. Zbierzmy oczywiście wszystko. Krzyczący worek. Narząd potwora, który po rozerwaniu emituje przeraźliwy dźwięk. To jest ciekawe. Pewnie to będą rzeczy do ogłuszania i tak dalej. 900 nagrody. Patrzcie, 300 złota minus za każde omdlenie. Nagroda jest dzielona przez ilość osób. Bardzo fajnie. Foxy zdobył level up. I Leczuś też zdobył level up. Nauczono nową umiejętność kompana, wzrost zdrowia M, wzrost ataku M, neutralizacja paraliżu, bańka zdrowienia, wzrost obrony, wzrost krytyczny. Odblokowaliśmy nowy przerywnik filmowy. Ja nadal nie wiem, gdzie są te przerywniki, będę musiał to sprawdzić w końcu, bo w menu głównym chyba tego nie ma. Neutralizacja trucizny i zdobywamy nowy tytuł, pewnie, nie wiem, zabójca Wielkiego Izuchiego czy coś tego typu. No i nagrody ogółem punktowe są małe z tymi punktami Kamury, ale to nas w ogóle nie boli. Spoko. Ja jestem zadowolony. Ja się bawiłem dobrze. Możemy jeszcze dokończyć tutaj fragment z fabularny, bo widzę, że jeszcze mam chwilę czasu. Tak, żeby po prostu, wiecie, zamknąć ten rozdział i zobaczyć, jakie też będą nas misje czekały na drugim poziomie, chociaż chciałbym jeszcze chociaż tę jedną misję dokończyć z pierwszego poziomu, która nam została. Okej, znowu Fugen. No chyba nigdy nie widziałem, żeby ktoś z takim entuzjazmem polował na Wielkiego Izuchiego. Wiedziałem, że masz talent, ale przy tobie i niłowcy bledną. Mógłbyś nawet powiedzieć... gadam jakiś stary głupiec. Udawajmy, żeś tego nie słyszał, co? W każdym razie, skoro już rozprawiłeś się z tym zadaniem, Hinoa ma dla ciebie gotowe dwugwiazdkowe zadania. Zerknij na nie. Okej. Można zobaczyć, pewnie jeszcze nam Hinoa parę rzeczy powie. I zobaczyć, są jeszcze osoby, które tutaj będą się od nas pomocy, ale z tym... Myślę, że to już zaczniemy w kolejnym odcinku, na razie chciałem pokazać tego z Hinoą. Witaj z powrotem. Ten wielki Izuchi został upolowany, a składniki dostarczone bezpiecznie. Yomogi wróciła do swojej rutyny, a ja już nie muszę panikować. Kryzys zażegnany. A teraz w nagrodę dla naszego obrońcy Dango możesz się podejmować dwugwiazdkowych zadań. Jesteś już w drodze na szczyt, ale jeszcze ciągle w lesie. Czeka cię więcej wyzwań, więc dobrze się przygotuj. Tak. I ogółem jak skończymy tutaj, jako że skończyliśmy te pierwsze jednogwiazdkowe zadania... O Jezus, ja tych dwugwiazdkowych dopiero jest. Jako że skończyliśmy jednogwiazdkowe zadania... Tutaj w wiosce. Dokończymy jeszcze, zrobimy to jedno, te potworne bezbożniki. Ono powinno być bardzo szybkie. Jeszcze przyjmijmy też opcję zadania poboczne. Miód i małe potwory. Jak zrobimy te zadania, to zadanie jednogwiazdkowe, pójdziemy sobie wtedy do centrum zgromadzeń i tam
tego naszego lobby, multi, tak, które ja tak nazywam. I tam będziemy podejmować jednogwiazdkowe zadań. Dlatego, że chciałbym po prostu, wiecie, powoli progresować i robić to w miarę, wiecie, wymiennie, tak? Postępy w wiosce, postępy w centrum, postępy w wiosce w centrum. I oczywiście chciałbym też wykonywać wszystkie te misje dostępne, chociaż boję się, że z czasem... Może na początku to jest fajne, ale może z czasem będzie tych misji po prostu tak dużo, że nie będzie mi się to opłacało. A przenieśmy sobie jeszcze przedmiot. Nic specjalnego nie mamy tutaj w tej... przy sobie. Zostawiam mi ta osełka. Ja wiem, że ja mam nieskończoność osełek. Miałem wrażenie, że osełki nie są wcale aż takie popularne, że nie dostajemy ich nieskończoności. Ale to przynajmniej rozwiązuje jeden problem, nad którym dużo myślałem, czyli co by było, gdybyśmy nie mieli ostrości broni i nie mielibyśmy kasy, ale z drugiej strony też broń się regeneruje i tak co walkę. Jeszcze sobie na pewno pobiegam troszeczkę po kowalach i tak dalej, pomiędzy odcinkami, żeby zobaczyć, czy... O, proszę bardzo, to jest kiteł. Z nim jeszcze nie rozmawialiśmy, a to może później. Pewnie też nie będziemy miał jakoś specjalnie wielu rzeczy do powiedzenia. Polecę się do kuźni, zobaczę, jaką mamy nową broń do wykraftowania, czy może jakąś zbroję, czy cokolwiek. Porobię to. I zobaczymy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku już za 2 dni. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie Discorda, albo zostańcie patronem na Patronite, gdyż każda złotówka idzie się do rozwoju kanału. Do zobaczenia, do następnego i na razie.